Witam Was, Młodzi Ekokreatywnej. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z wyprzedaży. Kilka rzeczy, które wyprzedaję z mojej szafy oraz pokażę Wam tam przebitki, z takiej krótkie przebitki na końcu z wycieczki wspólnej, weekendowej, z długiego weekendu. Więc zapraszam Was już teraz, będą świetne rzeczy z wyprzedaży, a naprawdę super marek, super jakości, także już się nie mogę doczekać, jak zwykle. No i moi drodzy, przy okazji chcę Wam powiedzieć, że bardzo proszę też osobę, która wylosowała, została wybrana w rozdaniu, żeby się zgłosiła. Agnieszka, zgłoś się, bardzo Cię proszę. Nie wiem, czy już wiesz, ale jeśli obejrzysz to, to zgłoś się i napisz na maila i koniecznie daj znać, jakie kolory gumek chcesz. Które z tych gumek, które prezentowałam w zapowiedzi rozdania. Tymczasem bardzo Was również proszę o subskrypcję kanału, o polubienie filmiku, to mi bardzo pomaga w rozszerzaniu zasięgów. Kochani, i też chciałam powiedzieć, że brakuje chyba 4 subskrypcje do 4000 i będzie kolejne rozdanie, także subskrybujcie, bo będzie warto. Oczywiście będą rzeczy z dobrych materiałów w rozdaniu, także już się też nie mogę tego rozdania doczekać. No i przechodzimy do konkretnych rzeczy. Nie wiem, od czego zacząć, bo jest trochę tych rzeczy. Słuchajcie, byłam na wyprzedażach takich, minimalna cena jednej rzeczy była 7 zł, maksymalnie to była jakaś tam wyprzedaż 30%, więc już nie będę się rozwodzić nad cenami konkretnych rzeczy, tylko takie są teraz ceny na wyprzedażach, po prostu różne wyprzedaże. To były w różnych sklepach i w Wieliczce, i w Gdowie było sporo rzeczy kupionych, więc zaczynamy. Najpierw zacznę od tych rzeczy, które kupiłam, a później pokażę Wam, co jeszcze wyprzedaję, a będą to też supermarkowe perełki. Jedna rzecz jest z takiej najwyższej półki od projektanta. Także lecimy. Słuchajcie, zacznę od najmniejszych rzeczy. Kupiłam bardzo fajną, nowiutką koszulkę z wełny Merino 100%, taką bieliznianą. Można oczywiście ją też używać jako taką koszulkę do noszenia, ale to jest raczej taka typowa koszulka bieliźniana, zobaczcie. W świetnym stanie, w ogóle tu nie ma nic zupełnie żadnych wad. No i to jest wełna Merino 100%, to się nadaje idealnie jako w zimie, jako bielizna. Jest bardzo przylegająca, bardzo ładnie się dopasowuje, jest mięciutka, jest super. Zamierzam sobie ją zostawić, ale jeżeli ktoś z Was szukał takiej fajnej, obcisłej koszulki właśnie jako bieliznę, albo nawet do spania może być, jako taka przyjemna, milusieńka, bo to jest naprawdę, to jest dotyku jak jedwab, serio. Jak kaszmir, jak jedwab. To można też pisać oczywiście do mnie. Tutaj jest napisane Merino, troszkę metka jest sprana, ale jest tam napisane takim, jeszcze widać, że jest 100% Merino. Także naprawdę bardzo fajna rzecz i to akurat było chyba z tej maksymalnej wyprzedaży, więc bardzo, bardzo się cieszę. No, dzięki tym wyprzedażom mój sklep może funkcjonować, słuchajcie. Tak to jest. Moi drodzy, przy okazji jeszcze tak zagaję. Wiecie co, miałam trochę hejtu po filmie z tą firmą Vogion, z ostatniego filmiku, ale słuchajcie, ja się tym nie przejmuję, bo ja i tak na tym filmiku nic nie zarobiłam. Dostałam rzeczy, które z założenia wzięłam głównie po to, żeby mieć je w rozdaniu, jeśli będą fajne. No, ale że naprawdę, słuchajcie, naprawdę, naprawdę fajne są te materiały, zwłaszcza ta sukienka taka perkalowa i spodnie są naprawdę z fajnej bawełny, ale i sukieneczka w rozmiarze 34 też jest naprawdę bawełniana. No to widać, czuć w dotyku, że jest naturalna, więc ja tutaj nie mam żadnych wyrzutów do siebie, bo zrobiłam to, żeby pokazać też Wam, czy warto coś tam kupić. No i uważam, że te akurat rzeczy, te z bawełny warto. Nie wiem jak z tymi sztucznymi, bo ich nie zamawiam i z żadnego sklepu bym ich nie zamówiła, więc jakby no... powiem tak... Nie zamierzam się zajmować hejterami, bo to jest bez sensu. Może się to komuś podobać, nie podobać, ale to jest mój kanał i ja podejmuję decyzję, co pokażę. Słuchajcie, oczywiście, tak jak mówię, bardzo chętnie bym zrobiła polskich marek, które szyją z dobrych materiałów, jakichś marek niszowych, takie programy, ale po prostu nie dostaję takich propozycji. No, ja robię mało takich filmików sponsorowanych, bo właśnie wybieram sobie rzeczy i nie biorę byle czego. Dostaję codziennie kilka propozycji różnych, od różnych firm, no ale wiecie co, no oczywiście można dla pieniędzy wszystko zrobić, natomiast ja uważam, że to jest bez sensu, bo to się na dłuższą metę nie opłaci, bo chciałabym, żeby to był jednak kanał eko. O ekomateriałach, no i dlatego właśnie
takie rzeczy ja wybieram. A jeżeli się to komuś nie podoba, no to niech ogląda te filmiki, co mu się podobają. Tymczasem idziemy dalej. Słuchajcie, świetną spódnicę kupiłam. Ma bardzo fajnej marki, zobaczcie. Na pewno ją znacie. Jeżeli jesteście bywalcami, bywalczyniami lumpeksów, Mads Nørgaard z Kopenhagi. Fajna spódniczka w stylu vintage, jest świetna, granatowa. Jest trochę za mała na mnie. No ale dobra, zmierzę Wam i zobaczycie. Minimalnie ona jest nie za mała, tylko za duża na mnie, luźna w biodrach. Przymierzę Wam do jakiejś koszulki, która tutaj będzie w holu i zobaczycie, jak to wygląda. Fajna spódnica, bardzo fajny jeans, świetny kolor, super krój. No, mam wrażenie, że to jest jednak 38, w związku z tym po prostu no niestety, szukam takiej spódnicy, ale chyba dajcie znać, czy się nadaje, czy nie. W każdym razie pokazuję się tam Wam w tej spódnicy i w jakichś rzeczach z hola. No i teraz będą swetry. Swetry i rzeczy cieplejsze. Super sweter z moheru naturalnego, zobaczcie. Taka wełna moherkowa i to jest takie XL bardziej, ale mega cieplutki i przepiękny kolor, patrzcie. Przepiękny kolor tego beżu, taki szary beż, pasowałby mi, ale jest bardzo, bardzo duży, zobaczcie, no to już naprawdę nie może na mnie być. Jest piękny, jest jak nowy i to jest na pewno naturalne rękodzieło, zobaczcie. Jest naprawdę w idealnym stanie, on jest taki luźno tkany, przez to jest bardzo leciutki, ale na pewno będzie mega ciepły, naprawdę. Uważam, że to będzie świetny sweter. No i widzicie, tak będzie leżał. Po prostu taki luźny sweter z szerokimi rękawami. Mogę spróbować go włożyć, tak zupełnie poglądowo, no bo wiadomo, że to w żaden sposób nie będzie mój rozmiar. O! No ale super, patrzcie, jaki super sweter oversize. No, gdyby na L-kę to już by był taki właśnie oversize, natomiast no, uważam, że na S-kę to jest jednak za duże, bo no nawet jakbyśmy założyli tu rękawy, to no jednak to jest duży, duży rozmiar. Myślę, że spokojnie XL-ka. O. No taki mięciusieńki. Wiecie co, to jest, no jak to moher. Jest, nie jest to takie miękkie jak kaszmir, no bo moher jest taki minimalnie gryzący. Natomiast no ja bym takiego swetra nie włożyła w życiu na gołą skórę, tylko na jakiś podkoszulek. No i wtedy jest okej, bo ja na przykład teraz w ogóle nie czuję gryzienia tutaj na rękach. Jedynie jakbym miała to, no tak, jakbym miała to pod szyją, to on by już gryzł. Także bardzo fajny sweter będzie do sklepu, w razie czego nawet na zimę, bo jest świetny, naprawdę. Przepiękny kolor. No, idziemy dalej. Słuchajcie, teraz jest coś, co na pewno albo zostawię sobie, no albo też będzie do sklepu, ale przepiękny sweter z kaszmir, zobaczcie. Marka Dranella, więc też fajnie. SK. Taki dłuższy sweterek, mega cieplusieńki. I zobaczcie, on ma piękne detale. Ma takie guziczki na całym rękawie. Piękny kolor. Uwielbiam taki kolor. Taki trochę lila róż. Trochę róż właśnie. Słuchajcie, już mówię Wam dokładnie skład. Dokładnie skład jest 95% wełna, 5% kaszmir. Wełniany jest dodatkiem kaszmiru, czyli bardzo fajny, 100% naturalny skład, więc mega, mega przepiękny. I w ogóle zmierzę Wam do tej nawet spódnicy, bo super będzie to wyglądać. Taki luźny, lekko oversize sweterek do tej właśnie długiej spódnicy jedwabnej. Ta spódnica tak fajnie się układa. No, idziemy dalej, moi drodzy. Teraz pokażę Wam komin. Naprawdę fajny kolor. Wbrew pozorom to jest takie trochę zimny, zielony, żółty kolor. Powinno być mi nieźle w tym kolorze, ale być może, że trochę jestem na razie za mało, no, za blada. Za mało makijażu mam do tego koloru, ale chyba dla brunetki byłby super. Albo dla blondynki w typie wiosna. Bardzo fajny komin i to jest kaszmir. Na pewno kaszmir, chociaż to jest rękodzielniczy komin. Ale zobaczcie, jaki piękny, nowiutki. Jest tak lekki, jakby pióreczko. No to jest kaszmir na 100%. Tego dotyku kaszmiru się nie da pomylić po prostu z niczym innym. Kochani, pokażę Wam teraz komplet od marki Sandwich, więc super marki. Mam trzy rzeczy marki Sandwich. Wszystkie są superowe, naprawdę. Jak nówki. Nie wierzę, że to zostało na wyprzedaży po prostu. Rozmiar M, taka bluzeczka. I zobaczcie na jakość tej bawełny. Po prostu niesamowita jakość tego jest.
To jest nówka, naprawdę. To jestem 100% przekonana, że to jest zupełnie nowa rzecz, tylko ze zdjętą metką, może przymierzona i nawet na mnie byłoby, bo to nie jest jakieś duże. Zobaczycie to na mnie zaraz. Do tej dżinsówki właśnie, jak to wygląda, bo fajne. I to jest komplet, bo do tej bluzeczki jest przepiękny kardiganik z bawełny. To jest bawełna chyba 100%, ale jeszcze sprawdzę. Naprawdę to jest świetna marka, bardzo, bardzo droga też marka. Zobaczcie sobie tam na internet. Obydwie rzeczy, tamta jest S-ka, a to jest M-ka, ten sweterek. No i dobrze, bo jest luźniejszy. 95% bawełny i 5% spandeksu, czyli też bardzo, bardzo fajny skład. Rękawki są takie ściągaczowe 3/4 i o, i tutaj ma oczywiście markową wszywkę, bluzeczka. No i zobaczcie, jak pięknie to jest zrobione. I oczywiście, że są guziczki, z czego? Z mojej ukochanej masy perłowej. Idealny, taki fajny z dekoltem, świetny kolor. Dla mnie trochę za jaskrawy ten kolor jest, ale właśnie dla wiosny albo dla zimy to byłby idealny kolor, słuchajcie. Dla takiej jasnej wiosny na przykład, która lubi świetliste, czyste barwy, to będzie piękne. Także ten komplet jest naprawdę mega i na pewno będę go sprzedawać jako komplet, bluzkę i sweterek. No bo wydaje mi się, że jednak trochę jest to za jaskrawe dla mnie. Teraz idziemy dalej, słuchajcie. Bluzka dalej z firmy Sandwich, przepiękna, zobaczcie. To jest 36, wiskoza. Patrzcie, jaka przepiękna bluzka w takie jakby pióra. Nadruk jest takich piór i to ma taki pudrowy róż, niebieski, łososiowy w sobie, trochę takiego nawet różowawego brązu. No cudowna rzecz, naprawdę jest prześliczna ta bluzka. Może być i na elegancko, i na zupełnie na luzie do dżinsów włożona. No takie rękawy jakby tu przecięte w tym miejscu. Zobaczcie, tak to wygląda. Śliczna bluzka, naprawdę jest nówka. W ogóle ta bluzka nie nosi absolutnie żadnej oznaki noszenia, więc naprawdę mega, prześliczna, super marka. Też zobaczycie mnie właśnie w tej bluzeczce oczywiście. I teraz będzie spódnica jeszcze, którą również zobaczycie właśnie do tego zielonego kompletu. Patrzcie, świetna marka, słuchajcie, to jest Gestus, przepraszam, nie mogę się wysłowić, 100% skóra, taka modowa spódnica mini, bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podoba ta spódnica, jest po prostu przeoryginalna, bardzo krótka co prawda, taka weekendowa spódnica, nie do pracy, ale na imprezę. Zobaczcie, jakie piękne ma kolory, to jest taka zieleń, taka trochę bardziej szary kolor i czarny zamsz. I ten zamek tutaj idzie tak jakby naokoło biodra. No super, super rzecz po prostu. I też chodzi, że to było na wyprzedaży, bo i marka super, i w ogóle ta spódniczka jest piękna po prostu. Ma bardzo oryginalny krój. Ona jest w takich właśnie czarno-zielonych odcieniach. Śliczna spódnica, naprawdę. Jestem w szoku po prostu. Naprawdę jestem w szoku. No i od razu też do tego pokażę Wam i do tej spódnicy, w której jestem, pokażę Wam taką bluzeczkę z wiskozy od Saint-Tropez. M-ka to jest. Troszkę za duża na mnie, ale piękny kolor, taki właśnie jasnofioletowy lila, lekko przyszarzony, idealny byłby dla mnie. Jeszcze się zastanawiam, czy sobie nie zostawić, bo prześliczna jest ta bluzka i takie oblekane guziczki ma, regulowane ramionczka, więc no cudo, po prostu cudo. Śliczna bluzka, naprawdę. I też jest nóweczka. No widzicie, tutaj jest takie mikro zaciągnięcie, ale wiecie co? To jest o tyle, tylko o tyle, że można tą niteczkę odciąć i tego i tak w ogóle nie będzie widać, bo to jest takie naprawdę malusieńkie, że czasem, wiecie co, w sieciówkach rzeczy mają takie zaciągnięcia jako nowe z metkami, takie mikro zaciągnięcia i to nie jest traktowane nawet jako wada. Naprawdę, bo to ile razy to widziałam. Taka mikrowada i jakoś nie jest to specjalnie przecenione. W każdym razie śliczny kolor bluzki to jest. I zobaczycie mnie też w tej bluzce do spódnicy, którą już Wam pokazuję. I też bardzo fajna letnia spódnica, długa. I to jest, patrzcie, taka spódnica wygodna, bo tutaj ma taki klin. Piękny kolor, taki morelkowy. Długa spódnica z klinami na dole, więc ona dołem się będzie szersza. Ja mi ją nosiła może zupełnie w lecie na plażę albo do halki, bo jednak jest dość przezroczysta. Zaraz zobaczymy, czy będzie ją widać w bieliźnie. To popatrzycie, jak mierzę i powiedzcie mi, czy bardzo to widać. Bo może będziecie to lepiej widzieć, ja też pewnie to potem zobaczę,
jak to wygląda. No piękna, piękna spódnica. No na przykład do tej bluzki kolor perfecto. Bluzka musiałaby być do środka. Chyba, że będzie troszkę za ciepło, więc może jednak właśnie do takiej na ramionczkach cieniusieńkiej z wiskozy, do jedwabnej bluzki. Bardzo piękna spódnica, naprawdę. Ona, myślę, że ona jest na rozmiar SM, bo tutaj maksymalnie tyle się rozciągnie. Na pewno na L-kę będzie już za mała. Zobaczcie na ten kolor. To jest wiskoza oczywiście. Przepiękny kolor, naprawdę. Taka mgiełkowa spódnica, gładka, więc będzie zawsze modna. No i teraz będzie sukienka, moi drodzy. Też bardzo fajna sukienka, bardzo, bardzo fajna. Mango suit. I to jest taka faktycznie trochę szmizjerkowa sukienka XS. Trochę jest na mnie za mała, dam radę ją przymierzyć Wam, ale jest obcisła, jest zbyt obcisła, więc ona też będzie po prostu będzie dostępna. Jest świetna, ma bardzo fajny krój, ma bardzo ładny kolor, też taki różowy, bardzo przyjemny, pudrowy róż. Bardzo ładna sukienka, zobaczcie, ma takie fajne troczki tutaj też. Z metalowymi końcami, ma gumkę w pasie, więc można też fajnie jakiś pasek sobie stylowy do niej włożyć i nawet może być do marynarki i do pracy, moim zdaniem taka sukienka, albo na taką niezobowiązującą imprezkę. Śliczna też sukienka, naprawdę piękna. No i teraz pokażę Wam dwie większe bluzki, więc nawet ich nie będę mierzyć, ale są piękne. Tutaj mam bluzkę Per Una w rozmiarze aż 18, więc to jest XL-ka, nawet może 2XL. Zobaczcie, jakie piękne rękawy i jaki kolor. I to jest bawełniana bluzka w idealnym stanie. Już Wam mówię, M&S, tak, 46, 18, inaczej rozmiar. 100% bawełna, dokładnie. Wiecie co, ona, tutaj mam jakieś nitki, ale to są tylko nitki, bo ona ma takie aksamitne wykończenie tutaj i się przyczepiło coś do tego. Wiecie, to jest taki aksamit wzdłuż tutaj tego... Tutaj właśnie się, do tego aksamitu się czepiają nitki, więc trzeba je zdjąć. To nie jest brudne, tylko po prostu są takie kićki przyczepione do tego, z prania pewnie. No i tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze patrzę, ale naprawdę jest super ta bluzka. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja tutaj nic nie widzę, żeby w ogóle to było w jakikolwiek sposób znoszone. Piękne rękawy, zapinana bluzeczka na guziki. Z masy perłowej, oczywiście, no jakie inne guziki ja bym kupiła. Słuchajcie, czasem się śmieję z siebie, ale ja tak jestem taką sroką, jak chodzi o te guziki z masy perłowej, strasznie je kocham po prostu. Bardzo mi się podobają rzeczy z tymi guziczkami, one są takie stylowe, właśnie w stylu Old Money, takie delikatne i jest to taki detal, który dodaje do stylu po prostu. O, piękna bluzeczka. Także jeżeli macie, kochacie ten kolor, to Was zapraszam, oczywiście. No i tak, następna jest też śliczna bluzka, zobaczcie. No po prostu ma takie kolory niesamowite i to będzie 44, czyli to jest znowu L-ka bardziej. Oczywiście, że wymiary będę podawać. Bardziej L-ka wydaje mi się. Może też do XL-ki, jeśli taka na przełomie L-ka, XL-ka. 100% wiskoza. Patrzcie, rękawki ma jeszcze podwijane, czyli można sobie tutaj te rękawy zwinąć i przypiąć takimi patkami, zobaczcie tutaj. I będą wtedy takie krótsze rękawy, ale bardzo fajne, luźne tutaj. Z tyłu jest taka kontrafałda, to Wam pokażę, o tak. Piękne naprawdę, Jezus, jakie te kolory są piękne, to jest taki, jakby to nazwać, taki... Taka magenta właśnie, to jest teraz bardzo modny kolor, razem z brzoskwiniowymi kwiatami. Piękny kolor, nawet mnie by bardzo pasował ten kolor, no ale niestety, no nie mój rozmiar zupełnie. Ale przepiękna jest ta bluzka. No sami powiedzcie, czy nie. Zachwycam się zupełnie jak Joanna Pinkowska tymi rzeczami, które kupuję, bo no, cieszę się, że mogę je kupić i że mogę Wam je udostępnić, jeżeli będziecie je chcieli. Zapraszam Was do sklepiku w Wieliczce, bo ostatnio tam bywam, nawet popołudniami, więc można się umawiać też na mailu albo pisać nawet do mnie i będę podawać tam kontakt. Słuchajcie, tymczasem idziemy dalej. Pokażę Wam teraz, co wyprzedaję. No i to będzie tylko kilka rzeczy dzisiaj, może później będzie więcej. Tymczasem
świetne rzeczy wyprzedaje. Bardzo dobrej marki żakiet skórzany. Żakiety skórzane są teraz bardzo modne. Jest to SK Rinascimento, made in Italy, super marka. I to jest ten, no niestety, czarne rzeczy tak rzadko noszę, że stwierdziłam, że to nie ma zupełnie sensu, bo żakiet ten miałam w stylówkach i raz go miałam na sobie. No i naprawdę szkoda, żeby wisiał, bo może ktoś będzie miał pociechę. Zobaczcie, to jest żakiet z takimi podniesionymi ramionami tu, modowy taki bardzo. Pokażę się Wam w nim do tej spódniczki skórzanej. Tutaj ma takie właśnie usztywnienia superowe. I ta skórka, zobaczcie, to jest miękkie jak aksamit. Bardzo miękka skóra, taka przyjemna niesamowicie w dotyku. Leciutkie to jest. Ma guziczki na rękawach. I on się zapina tylko na jeden guzik. Bardzo zgrabny, super piękny żakiet, naprawdę. Wiecie co, aż szkoda, że go nie noszę, ale ja po prostu, no ja po prostu nie ubieram się w takim stylu. I po prostu szkoda tego żakietu. No szkoda, jest mega stylowy, jest świetnej jakości, ale no ale nie noszę go. No to po co ma leżeć? To się tak trochę nie trzyma kupy, prawda? Coś, co jest świetne i mogłoby komuś służyć, a ja to trzymam, bo mi żal się z tym rozstać. Także to też, ten żakiet jest dostępny. SK. Zresztą widzicie, jak to wygląda na mnie, to będziecie mieć pojęcie o tym, jaki rozmiar jest tego żakietu. Słuchajcie, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy w ogóle. Teraz mi się uświadomiło i to jest za duże na mnie, więc przymierzę tak poglądowo na siebie tylko. Albo może do tej skórzanej spódniczki Wam przymierzę jednak. Patrzcie, Max Scott, rozmiar 44. Patrzcie, co to za cudo mi się udało znaleźć. Przepiękne. To jest taki żakardowy żakiet. To są takie unikaty. Czasem się zdarzają takie brzydkie, już znoszone, vintage te żakiety, a on jest w tak doskonałym stanie. I on ma w dodatku takie zapięcie bardziej nowoczesne, bo to jest tak jak kurtka zapinane na zamek. Jest taki lekko taliowany. No ale popatrzcie na ten wzorek. No coś pięknego po prostu. Przepiękny. Tu są jakieś zamki. Wygląda to jak, wiecie co? Wygląda to jak Frodo Baggins by przed swoją chatą siedział. Zobaczcie zresztą sami. Może to jest inspirowane jakimś... Jakieś winobranie na tym jest. Tutaj jest właśnie facet palący fajkę. No i te kolory są boskie po prostu. No szkoda, że to nie jest mój rozmiar, bo ja bym na maksa nosiła taki żakiet. Zwariowany, ale jest piękny. Przepiękny jest. No tak naprawdę cieszę się mega z takich rzeczy, bo one są takie naprawdę takie wyjątkowe. Coś takiego, czego absolutnie nie znajdziecie w żadnej sieciówce, w żadnych takich popularnych sklepach. To szyją takie niszowe marki. W ogóle tutaj jest duży zakład w środku. Chyba sobie ktoś przyszył tutaj, nawet nie przyszył, to jest po prostu podwinięte. Skrócony rękaw był. Był wywinięty do środka po prostu. Normalnie długie rękawy to ma. No, cudowna rzecz. A jaki tu jest skład? Już Wam powiem. To jest bawełna 52% z poliestrem. Czyli większość jest z bawełny. Niewielka większość, ale większość. Świetny, naprawdę coś pięknego. Mega. No dobra, to wracamy do rzeczy, które wyprzedaję. Teraz będą też mega markowe rzeczy. Tutaj mam taki malutki żakiet, mógłby być na przykład na egzamin dla kogoś, z bardzo fajnym składem z Zary. Jest trochę za mały na mnie, to jest taka bardziej mała eska i to jest na pewno z wełną. Wycięłam metkę kiedyś, ale to jest na pewno wełna, zobaczcie. Vintage żakiet w stylu takim koleżowym i w ogóle ja go dobrałam do tej spódnicy, więc zobaczycie mnie w tym. Do tej spódnicy, a to jest, kochani, spódnica Sportmax z wiskozy i wełny. Piękna ołówkowa spódnica w kolorze szarym. To jest eska, taka typowa eska. Typowa eska, po prostu. Piękna, przepiękna spódnica z idealnej dzianiny. Zobaczcie, jaki kolor piękny. Szary z takimi jasno-beżowymi prążkami. No i marka w ogóle. Tadam! Więc taki zestaw, szary garniturek, który bardziej się będzie nadawał raczej na zimę, ale jest super elegancki. No i ta spódnica, no to nie muszę tłumaczyć, co to jest za marka Sportmax, bo naprawdę rzadkością są takie rzeczy. No sprzedaję to, bo po prostu nie mieszczę się w tą spódnicę i już raczej się nie zmieszczę. Nie ze względu na to, że nie schudnę, bo ja tam 2-3 kilo to nie ma dla mnie problemu, jak się zawezmę. Ale po prostu też nie mam kiedy nosić takich eleganckich spódnic. To jest raczej właśnie dla osób, które po pierwsze lubią styl taki super elegancki, szykowny, a po drugie właśnie mają gdzie to nosić, więc przepiękna rzecz, naprawdę.
polecam Wam bardzo, bardzo. Rzeczy właściwie. Także możecie do mnie pisać. No i ostatnia dziś rzecz to jest mój ukochany żakiet po prostu od Armaniego, rozmiar 38. Piękny żakiet z wiskozy, zobaczcie. To jest to cudo, które pokazywałam w tym i jest mi mega żal się z nim rozstawać, ale naprawdę ten kolor no zupełnie nie licuje z moją urodą. Jest zbyt żółtawy dla mnie. To jest taki typowy, złocisty, jasny beż, ale zobaczcie, zobaczcie na ten materiał. No na pewno ten żakiet nie będzie tani, bo to jest zdobycz raz na rok się coś takiego trafia, żeby Armaniego trafić żakiet. W pięknym stanie zresztą. To jest letni żakiet, on nie ma podszewki, ale leży idealnie, zresztą zobaczycie, bo ja robiłam w nim stylówki i pokażę Wam w przebitkę. Przepiękny żakiet. Popatrzcie jeszcze tu na szczegóły. Oryginał Armaniego. Naprawdę jest idealnie uszyty i po prostu bardzo szkoda, że nie jest w innym odcieniu beżu. Jakby on był w takim szarym beżu, to byłby u mnie forever, na pewno. Słuchajcie, to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje zakupy. Ja idę na majówkę, bo wiecie co, dzisiaj jest środa i jest rano w środę. Już jestem trochę odszykowana też na wyjście, bo będziemy grać koncert na rynku w Krakowie. Święto majowe, tak zwana lekcja śpiewania. Także już się szykuję pomału. No i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wy zobaczycie ten filmik we czwartek, więc już po majówce, więc już będzie bliżej weekendu raczej. No to teraz, żeby sobie zrobić nastrój na już nadchodzący weekend, to zobaczcie moje przebitki z wycieczki. I tam byliśmy w Lanskoronie przejazdem i chwilę tam zwiedzaliśmy, zrobiłam takie mikro zakupy u artystki. Także zapraszam Was na króciutką relację i do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia w niedzielę już. Kochani, pozdrowienie z Lanskorony. Wygląda jakby czas się cofał. Ale o, patrzcie na tą pogodę dzisiaj. O, jest. Patrzcie się. Gdybyś sobie mogła, wiesz co od razu zrobić? Te stragany pokamerować, jak lubisz się takie rzeczy, nie? O, tak, masz rację. Przecież tak. Ale mu fajnie. Idziemy do ruin zamku. Ja idę bardzo powoli, bo mam postrzał w krzyżu. Coś nie da, jak się da. Jak tu pachnie. Szkoda, że nie da się tego oddać w filmie. Wow, zapach jest mega. Schodzimy.
No i czekam teraz na Wiktora, który gdzieś w chaszczach zaginął. Ale jest piękna pogoda. Patrzcie. Jest superowo. Kupiłam prezenty urodzinowe, ale nie powiem jeszcze dla kogo. Potem się dowiecie. U takiej pani, która maluje ręcznie i oprawia w takie metale typu star szlachetna pokrywana złotem albo jakieś takie z miedzią materiały. W każdym razie fajnej jakości. Bardzo fajne rzeczy, artystyczne. Wiadomo, cena takich rzeczy też jest odpowiednia, ale wiecie co, wolę wspierać lokalny przemysł, lokalnych artystów, dać za to trochę więcej kasy, ale jest to też po pierwsze bardziej wartościowe, bo ma też wartość artystyczną, prócz tych dobrych materiałów. Lepsze to niż zamawiać jakiś prezent zrobiony w Chinach. Oczywiście ja nie mam nic do Chin, bo chińskie oryginalne rzeczy, też Chińczycy robią artystyczne rzeczy, przepiękne, niesamowicie misterne i tak dalej. Ale ja mówię o takich, wiecie, prezentach typu biżuteria sztuczna z Chin, robiona w ilościach hurtowych dla tanich sieciówek. Także mam nadzieję, że te prezenty się spodobają, bo naprawdę moim zdaniem są bardzo, bardzo piękne. Także zrobiłam przy okazji mikro zakupy, no i odwiedziliśmy te ruiny, a teraz jedziemy sobie na rodzinne spotkanie do Wadowic. Także z Wami się też żegnam. Cześć!